Powiało chłodem. Strasznie zimno. Na pewno się zastanawiacie, o co chodzi. Czemu ona ma zimową czapkę i rękawiczki? Przecież na dworze nie jest wcale tak zimno. Ale słuchajcie, u mnie naprawdę powiało chłodem. A dlaczego u mnie tak zimno? Ponieważ mam najnowsze kule LOL Surprise Winter Disco! Disco, disco! Disco, disco! I jest to seria siostrzyczki! Ale trochę niewygodne te rękawiczki. I jest to seria siostrzyczki! Czy to ja zawsze mam taki fryz, jak zdejmę czapkę? Jest to najnowsza seria LOL Surprise, zimowa seria. Ciekawe, czy w środku będą zimowe laleczki. Jeśli chcecie, żebym otworzyła więcej nowych cool LOL Surprise, to szybciutko zostawię łapkę w górę pod tym filmem, a niech tych łapek w górę będzie 10 tysięcy. A teraz was zahipnotyzuję. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Maliwo. Subskrybuj kanał Maliwo. Dajcie mi też znać w komentarzu, czy wy lubicie zimę. Bo ja lubię śnieg, ale nie lubię mrozu. Zabieram się za otwieranie kulek. Na scenę wjeżdża LOL Surprise Lils. Jest to najnowsza seria zimowa. Winter Disco, siostrzyczki. Disco, disco, winter disco, 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 winter disco. W środku będzie 5 niespodzianek i laleczka lub zwierzątko. Ja mam nadzieję, że znajdziemy jakąś rzadką laleczkę. A dzisiaj otworzymy sobie dwie kule Lolis Surprise. Powiem wam, że te kule tym razem wyglądają jak takie kule dyskotekowe. Nawet mają taki nieregularny kształt. Otwieramy, otwieramy. Zaczniemy od pierwszej kuli i pierwszego suwaczka. Mi zawsze te suwaczki nie chcą się dobrze otwierać. Ja chyba coś robię źle. Naprawdę. Widzicie? Zawsze tak się dzieje. O! Okej, pierwsza warta zdjęta. O, tutaj też takie kolorowe rąby. I drugi. Zobaczcie, jaka ciekawa kula. Bardzo ciekawa, taka inna, trochę przezroczysta. Tutaj ma takie nieregularne kształty. Błyszczą się, tak jak jakaś kula śnieżna. Napis LOL Surprise. Okej, próbujemy otworzyć, bo coś mi się wydaje, że nie będzie tak łatwo. Okej, otworzyliśmy. Jedna taka większa kula papierowa. Taka niespodzianeczka. Nowe torebeczki. Aha. Takie różowo-biała. Wiem, co to już jest. Zobaczcie, to jest taki stojaczek. Czy to przypadkiem nie stojaczek na laleczkę? Ej, ale to fajnie wymyślili. Taka kula śnieżna. Jest podpowiedź, jakaś laleczka. Tutaj z łyżwami i z lodem. Może będzie miała łyżwy? Są też takie naklejeczki. A tutaj co jest? To wygląda jak Olaf. Zobaczcie, to są takie większe te naklejki. To są większe naklejki. Okazuje się, że te opakowanka są po to, żeby zbudować właśnie takie bałwanki. Ale to nie zbudujemy z jednych kul. Musimy kupić kule Lils, Fluffy Pets i Glitter Glob. O! I musimy stworzyć takie bałwanka. Jeśli chcecie, żebym kupiła resztę kul LOL, to szybciutko zostawiam łapkę w górę. A tutaj jest nowa kolekcja z 7 laleczek. I tutaj jeszcze są jakieś zwierzątka. Dzisiaj polujemy na tą Glamour Queen, bo ona jest rare. Bo ona jest rare. I w środku jeszcze jest jedna saszetka. One są takie smikaśne, różowe drąbeczki. No, taka mniejsza. Jeszcze jest coś takiego. To może być to ja na szyi? Nie mam pojęcia. No dobra, to otwieramy w takim razie pierwszą saszetkę. Uwaga. Wow, ale ekstra pankowa torba. I plecak. Iron Bibi. Pankowa torba. Z czachą, agrafkami. I teraz kolejna saszetka. Okulary. Różowo-czarne, takie płaskie trochę. I ostatnia saszetka i tutaj będzie laleczka. Otwieramy. A to nie laleczka. To jest
jest jakieś zwierzątko, fuzzy pet. Chyba musimy go zanurzyć i zobaczyć, co z niego będzie. Co z niego będzie? Jak sądzicie, będzie to kotełek czy piesełek? Napiszcie w komentarzu. Uwaga, zanurzamy. No, coś już nam się tutaj ukazuje. Ale szalony koteł, no. Skrobiemy, skrobiemy, skrobiemy. Ale będzie futra. Halo, czemu tracisz futro? Czemu temu kotu odpada głowa? W pierwszej kuli był oto taki kotecek. Kotełek. Miau. Taki rockowy kotek. Z różowo-czarnymi włosami. To jest chyba peruka, no bo przecież koty nie mają włosów. I wskakujesz do pankowej torebki. Miau, uuu, ale teraz to prawie cię w ogóle nie widać. Cześć, jestem pankowy koteł i lubię muzykę rockową. Lubię też dwa kolory, różowy i tam, ale czasem może mi się zmienić na czarny i różowy. No tak. Wstaćmy go teraz do kuli. Tutaj jest taki w zestawie stojaczek, żeby ten kotełek nam się nie przewracał i nie szkudował. Miau. Dobra, stój, 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 zaraz, chwila, moment, musimy cię włożyć tutaj do kuli. I co? I sobie zrobimy obalowane z kotełka. Można sobie postawić nawet w takiej wersji. Tutaj to zaszaleli. Pierwsza kula została otwarta, a teraz czas na drugą kulę. Ej, ej, a co ty taka szalona kula jesteś? Chodź tutaj, wracaj. Ciekawa jestem, co w tej kuli znajdziemy. Czy będzie siostrzyczka, czy znowu będzie jakiś piesełek lub kotełek? Ja bym chciała, żeby tym razem była jakaś laleczka. Ja szczęścia zbyt dużego nie mam. Pewnie się okaże, że znowu będzie powtórka. Suwaczek. Pierwsza warstwa. A tutaj jest młotek i bałwan. To chyba znaczy, żeby zbudować bałwan. No i jak zawsze źle mi się otwiera. Chyba muszę zapisać się na kurs otwierania kulol. O, otwieramy. Ta ciężej idzie. Aha, tutaj jest coś chyba większego. Tutaj są większe niespodzianki, uwaga. Stojaczek, okej. Okay. Takie same naklejki, one są do bałwana. To się nakleja na te organizerki i robi się z tego bałwana. Ej, nie przesuwaj mnie. Jest też stojaczek, a chyba będzie laleczka, tak? To chyba zwiastuje, że jednak będzie laleczka. To otwieramy teraz saszeteczkę. Saszeteczka numer jeden! Czapa! Taka czapa w paseczki, biało-czarne. A tutaj jakieś domino. To nie będzie przypadkiem jakiś chłopiec? Taki pasiasty. Saszetka numer dwa. Buty! To będzie... To będzie laleczka, albo chłopczyk, albo dziewczynka. O, proszę, buciki. A tutaj chwila prawdy. To będzie... To będzie, 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 będzie! To będzie... To będzie... No nie! O co chodzi? Ogonek? Wiedziałam, to będzie zwierzątko. Piszcie w komentarzu, jak sądzicie, co to będzie. Ciekawe, czy zgadniecie. Teraz to już sama nie wiem, co to będzie, bo to ma ogon, ale ma czapkę i buty. A zaraz się okaże. Mocz się, zobacz, będziesz też miał różową sierść. Co to jest? Małpka? Ta sierść to jest po prostu kozacka, nie? Prawdziwa transformacja. Okazało się, że mam drugie zwierzątko i jest to małpka. Małpka z czuprynu. Czemu te zwierzaki mają fryzury? Skoro ma buty, to ma fryz i też czapkę. A na kogo ta czapka? No chyba nie dla niego, bo się w niej zatopił. Chyba komuś coś się pomyliło. Ej, nieładnie tak wypinać język, panie małpko. I to jest tough monkey, czyli twarda małpa. Ale trochę przyznacie, że wygląda jak chłopczyk w przebraniu. Dawaj, zakładaj tą czapę wielką. To do tego, proszę bardzo. I zamykamy, uwaga, zamykamy, zamykamy. I mamy małpkę w kuli dyskotekowej. Uciekła. No, powiem wam, że te kule się naprawdę super prezentują i tak się tutaj błyszczą, odbija się w nich ten świat. Nie można ich do siebie doczepić, ponieważ są z tej samej serii. Teraz sobie musimy kupić kolejne serie, żeby zbudować sobie bałwanka. Małpa i kotełek. Ale miała być siostrzyczka. Czemu nie mam siostrzyczki? Ale wiecie co, tak patrzę i najbardziej to mi się podoba ta z
tymi tęczowymi włosami. Tą bym chciała znaleźć. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcielibyście, żebym kupiła kolejne kule LOL Surprise Winter Disco Lils. Napiszcie też w komentarzu, czy podoba Wam się bardziej małpka, czy może punkowy kotek. Zostawiamy łapkę w górę, 10 tysięcy łapek w górę i będzie kolejny film z LOL Surprise Winter Disco. Pamiętajcie również, żeby subskrybować nasz kanał i wchodzić na naszego Instagrama. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, 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 pa! Winter Disco, Disco. Winter Disco, Disco. Disco, Disco, a, a, a. Disco, Disco, a, a, a. Disco, Disco.